Dzisiaj mam dla Ciebie 6 idiomów, albo może phrasal verbs, albo przynajmniej 6 różnych takich powiedzeń, które Amerykanie używają i ja uważam są trochę śmieszne albo dziwne. I się założę, że ich nie znasz, to zapraszam. Instytut Lingwistyki przedstawia... Ok, pierwsze, nie jestem pewny, czy to jest idiom, czy phrasal verb, może to i to, ale to jest to scoot over. Scoot over znaczy tak, żeby się przesunąć, tak, oh, excuse me, can you scoot over? Czy na przykład gdzieś siedzisz, tak, siedzisz na ławce i ktoś przychodzi i tak trochę tak się tak zbliża do ciebie, że tak siedzi, tak się zbliża i mówi, hey, can you scoot over? I chyba scoot over jest raczej tak, tak, żeby się przesunąć tak pupom, że tak, że siedzisz i tak się przesuniesz. To jest to scoot over. To możesz powiedzieć, excuse me, can you please scoot over? Numer 2 na mojej liście to jest to break, na przykład 100, albo to break a 50, albo to break a 20. To co to znaczy? To break znaczy, żeby złamać. To na przykład jakbym miał $100, i bym poszedł do sklepu i bym chciał, żeby oni mi dali 5 dwudziestek, to znaczy, żebym chciał 5 banknotów, $20, to bym powiedział, can you break 100? Albo nawet jakbym poszedł do sklepu i bym chciał kupić, nie wiem, gumę i tylko bym miał $100, banknot $100, to wtedy bym powiedział, can you break 100? I możesz to mówić o wszystkim. Can you break 100? Can you break a 50? Can you break a 20? Albo I need to break 100. I to po prostu znaczy, że musisz złamać ten większy banknot w mniejsze banknoty. Numer 3 to jest, ja uważam, dziwne i trochę głupie, ale to jest jak ludzie mówią, don't be such a wet blanket. I blanket to jest koc. Don't be a wet blanket znaczy, nie bądź mokrym kocem. I po prostu pomyślałem, że przeczytam to, co napisali tutaj w Google i tutaj napisali, że a wet blanket is a person who spoils other people's fun by failing to join in with or by disapproving of their activities. To ktoś by powiedział, don't be a wet blanket, albo don't be such a wet blanket. I to znaczy, że po prostu, jak jesteś wet blanket, to jesteś takim człowiekiem, który tak spoil, znaczy, żeby zniszczyć, albo żeby, dosłownie, żeby zgnić, ale tak naprawdę, żeby zniszczyć kogoś dobry czas. Chyba tak się nie mówi. Ale jak ludzie robią coś fajnego i ty tak patrzysz, tak mówisz tak, to jest głupie, to jest being a wet blanket, albo po prostu nie chcesz się dołączyć. Myślę, że to może być przez to, że ty aktywnie jesteś niemiły o to, albo ci się to nie podoba, tak, to jest głupie, albo po prostu tak nie chcesz się dołączyć, to wtedy też możesz być a wet blanket. I żebyś wiedział, ludzie w Stanach dosyć często używają te idiomy albo phrasal verbs, nie codziennie, ale musisz je znać, taka jest prawda. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś. Oczywiście jeszcze mam kilka, ale muszę powiedzieć, żebyś wiedział, że my stworzyliśmy dla Was bezpłatne 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. Jak chcesz więcej informacji, sprawdź na dole w opisie, bo wiemy, że jak to zrobisz, to Twój angielski będzie lepszy. To jak potrzebujesz pomocy, to sprawdź linka na dole w opisie. Numer 4 jest, jak ktoś mówi he albo she is a keeper. A keeper jest na przykład ktoś albo coś, co zostawisz dla siebie. To keep jest, żeby tak zatrzymać. To na przykład może jak łowisz i złapiesz rybę i może to jest za mała ryba albo legalnie nie możesz wziąć tą rybę, to odrzucasz tą rybę, a jak złapiesz taką dobrą rybę, tak, taką mięsistą, to wtedy mówisz, oh, that's a keeper. I też można mówić he albo she is a keeper, jak mówisz o swoich związkach albo relacjach, że może idziesz na randki z jakąś dziewczyną albo z jakimś facetem i ty i może twoi znajomi uważają, że ten człowiek
jest bardzo dobrym człowiekiem i w przyszłości możesz mieć z nim albo z nią związek, to wtedy oni by powiedzieli, albo sam byś powiedział, he albo she is a keeper. W necie napisali someone with good qualities who you can have a long relationship with. Numer 5 to jest to work the graveyard shift. To work oczywiście znaczy, żeby pracować. Graveyard to jest cmentarz i shift to jest zmiana w pracy. To co to jest graveyard shift? A work shift that runs through the early morning hours, typically covering the period between midnight and 8 a.m. To po prostu znaczy, że to jest ta zmiana między 12 i 8 rano. To znaczy w nocy mniej więcej. To na przykład jakby ktoś pracował w szpitalu albo na stacji benzynowej, to wtedy ten człowiek by powiedział I have to work the graveyard shift. Numer 6 i ostatni na mojej liście to jest jak ktoś mówi, że coś jest right up my alley. To znaczy, że something is right up my alley, albo it is right up your alley, albo right up their alley. I alley to jest aleja. I w necie napisali well suited to one's tastes, interests, or abilities. To po prostu znaczy, że to jest coś idealne dla ciebie. Na przykład opowiadam o jakimś evencie i rozmawiam z kolegą i mówię, hej, ten event ma to, to i to i te wszystkie rzeczy, to ten gość, mój kolega, bardzo lubi te rzeczy, to wtedy bym powiedział, yeah man, that is right up your alley. To znaczy, że to jest tak idealnie dopasowane do niego. Okej, i to wszystko na dzisiaj. Daj znać w komentarzach, czy to ci pomogło, czy wiedziałeś o tym i żebyś wiedział, tak, ludzie to mówią. Ludzie mówią wszystko to, co ci tutaj powiedziałem. I wiem, że takie powiedzenia może brzmią trochę głupio i możesz pomyśleć, a czy to mi się przyda, czy ludzie to mówią. Tak, ludzie to mówią. Ludzie wszystko mówią, okej? Okay? I jak ja to was uczę, to jest przez to, że na pewno to wam się przyda. Ty sam nie musisz tego mówić, ale na pewno to usłyszysz w filmach, w serialach i tak dalej. To daj znać w komentarzach, czy znasz jakieś inne idiomy. I tak jak mówiłam, jak chcesz pomocy z twoim angielskim, to sprawdź linka na dole w opisie, bo tam stworzyliśmy dla ciebie 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. I najlepsza część tego wszystkiego jest, że to wyzwanie jest bezpłatne i też jest efektywne. To bardzo polecam. Link jest na dole w opisie i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.